Kochani, pokażę Wam dzisiaj jeszcze jeden filmik, taki na spontanie, jak zrobić bardzo dobrą pasztetową, ale to taką pasztetową, że jak zrobicie raz, na pewno nigdy nie pójdziecie do sklepu po pasztetową. Mam tutaj wątróbkę drobiową, mam tutaj kawałek podgardla i boczek. Słuchajcie, jak to wagowo wygląda, już Wam mówię. Mniej więcej, to nie są jakieś tam specjalne proporcje, że tyle i tyle musi być. Ale dobrze by było, żeby tego boczku było więcej niż podgardla, a wątróbki w stosunku do całości jakieś 10%. Więc ja wagowo to mam tutaj tak, boczek kilo 780, podgardla mam kilo 20 i wątróbki 10%. No ja tam mniej więcej, powiem Wam, mam jakieś 300. Także ogólnie mam 3 kilo 10. Teraz to wszystko sobie oprócz wątróbki, czyli tak podgardle i boczek, musimy pokroić w takie kawałki, bo ponieważ będziemy to parzyć. Co jest bardzo ważne, słuchajcie, wątróbkę drobiową, jeżeli macie tam jakieś żyłki, poodcinajcie i wątróbkę musicie bardzo mocno wypłukać, tak aby przestała puszczać krew, aby ta woda była taka czysta, przejrzysta. Boczek. Słuchajcie, z boczkiem jest tak. Musicie sobie pokroić w takie kawałki nieduże, ponieważ będziemy go parzyć, ale w osobnym garku, tak samo jak podgardle. Podgardle też sparzymy w osobnym garku. Dlaczego? Dlatego, że z boczku będziemy robić taki wywar z dodatkiem liścia laurowego i ziela angielskiego, który będziemy później podlewać naszą pasztetową. No i co? Mamy pokrojony boczek, mamy podgardle, możemy zastosować też i pachwinę, albo podgardle i pachwinę. Ja miałem tylko podgardle, więc tam podgardle i mamy wątróbkę. W pierwszej kolejności co? Bierzemy sobie boczek. Słuchajcie, tu już mi się gotuje woda. Woda z liściem laurowym i zielem angielskim. Teraz wrzucimy ten boczek i chwileczkę pogotujemy. A później ten wywar będzie nam oczywiście z podboczku potrzebny. Woda już mi się zagotowała wraz z zielem angielskim i liściem laurowym. Na gotującą wodę, ale to jest ważne, na gotującą wodę rzucamy boczek. Boczek chwilę parzymy do momentu zagotowania się wody i gdy woda zacznie gotować się, trzymamy ten boczek jeszcze około minuty, po czym go wyciągniemy. Obok postawiłem kolejny garnek z wodą. Tutaj będziemy parzyć nasze podgardle. Woda na podgardle już mi się zagotowała, teraz rzucimy podgardle i chwilę sparzymy. Do momentu zagotowania się. Do wywaru boczkowego możemy sobie wrzucić cebulę. Słuchajcie, tej cebuli ma być, już Wam powiem, tylko zerknę na moją ściągę, bo ponieważ nie wszystko pamiętam, ale cebuli ma być 20 gram na kilogram mięsa. Boczek z cebulką jest w stanie spoczynku. Jeszcze minutka i za chwileczkę to wyciągnę. Wodę wystudzę, ponieważ będzie nam ten wywar, ta woda potrzebna do podlania pasztetu. Obok w garnku zaczął się nam gotować wywar z podgardla, także do tego podgardla w tym momencie wrzucamy tą wątróbkę, ale słuchajcie, nie dłużej niż na 3 minutki, ponieważ wątróbka musi się ściąć z wierzchu, ale od środka musi być w dalszym ciągu krwista. No i słuchajcie, gdy już nam się wszystko sparzyło,
musimy to wyłowić do osobnego naczynia wolnego, aby nam się to wystudziło. Jak i podgardę z tą wodróbką, tak i boczek z tą cebulką. No i słuchajcie, wątróbka, cebulka, podgardle i jeden ząbek czosnku, o którym nie wspomniałem, ale jest. Wszystko zostało wyłowione z wywaru i teraz musi się to ostudzić. Gdy nam się już wszystko ostudziło, słuchajcie, zakładamy oczko makowe do maszynki i teraz będziemy wszystko mielić na tym oczku. Gdybyśmy nie mieli makowego, zawsze możemy przemielić na czwórce, piątce, ale dwukrotnie. Pamiętajcie, musi być to w miarę drobno. Mięsa mamy zmielone, a teraz musimy sobie przygotować przyprawy. No i kochani, tak dla jasności, żeby było jasno i czytelnie i nie było za dużo pytań. Sól zwykła, nie peklowa, nie jakaś tam żadna mieszanka, zwykła sól, 20 do 20 gram na kilogram mięsa. Pieprz czarny, świeżo zmielony, najlepiej żeby był taki roztarty w moździerzu, 1,5 grama na kilogram mięsa. Majeranko również 1,5 grama na kilogram mięsa. Kasza manna, taka niesparzona, czyli taka sypka, 30 gram na kilogram mięsa. Ziele angielskie 0,5 grama na kilogram mięsa. Cebula, którą dodaliśmy do wywaru, do parzenia boczku, to jest 20 gram na kilogram mięsa. Teraz te wszystkie przyprawy dorzucamy do naszego mięsa. Poddajemy naszym wywarem, tak aby było bardzo mocno luźne. Może ja to uchwycę. Wlewamy jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, a tak osiem chochelek. I teraz to wyrobimy. Mięso wyrobione, wymieszane, teraz na dziewarkę i będziemy nabijać. Tak wyszły moje pasztetowe, wyszły bardzo ładnie. Już część pasztetowej powiesiłem, tak aby się obsuszyła i osadziła. Jutro będziemy wędzić. Dzień dobry wszystkim, mamy kolejny dzień rano, wędzarnia się rozgrzewa. Zaraz będziemy wędzić pasztetowe. Odnośnie pasztetowej, czego wczoraj nie powiedziałem, słuchajcie. Taka pasztetowa, ona już jest gotowa, gdybyśmy nie chcieli wędzonej. Wystarczy ją lekko sparzyć. Jak się parzy pasztetową, to na pewno sobie znajdziecie, a jak nie, to kiedyś dogram na ten temat filmik. Ja natomiast jestem zwolennikiem takiej pasztetowej wędzonej, więc ja ją będę wędził, a pasztetową będziemy wędzić zimnym dymem. A jak długo? No tak, aż nam się ładnie zrumieni, nabierze fajnego, ładnego, brązowego koloru. Pokażę wam, co się kryje w mojej wędzarni. Mamy tu dzisiaj takiego miksa. Mamy pasztetową, mamy polska wędzona, tutaj jeszcze wisi kawałeczek pasztetowej, tutaj mamy dwie karkóweczki, będzie fajny baleronik, no i mamy jeszcze dwa sery żółte, które też się uwędzą. Z racji tego, że będę to wędził wszystko zimnym dymem, postanowiłem, że dzisiaj zrobię takiego miksa. A na sam wiesz, dałem jeszcze kilka kabanosów na spróbowanie.
No, moja pasztetowa po wędzeniu wygląda tak. Minimalny kolorek, niewiele się zmieniło, ale to tak jest, dlatego że pasztetowa jest tłusta. No i ten dym osiada się zupełnie inaczej. Ale to, co chciałem, osiągnąłem. Przeszło ładnie dymem. Smak jest, zapach jest. Teraz wisi, aby się ostudziła. Gdy już będzie zimna, fajna, schłodzona, spróbujemy, zrobimy degustację. A tu tak przy okazji Wam pokażę, bo wraz z pasztetową wędziły się dwa kawałeczki sera żółtego, tak wyszły. No kochani, przyniosłem moją wystudzoną pasztetową. W przekroju ona wygląda tak. Teraz ukroimy plastereczek i spróbujemy. No, powiem Wam, że plastereczki da się kroić, więc na taką świeżą bułeczkę można sobie takiej pasztetowej jak i rozsmarować, jak i również w plasterkach położyć. Zrobimy teraz degustację. Ja już próbuję. O, tak. O, to chodziło. Pyszna. Super. Polecam, kochani.